Witam serdecznie. Mam nadzieję, że wczorajszy wieczór miło Państwu wpłynął. Mam nadzieję, że dzisiejszy poranek będzie równie miły. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat naszej refleksji na temat zabiegu endolektorii, może bardziej w takim praktycznym znaczeniu, problemu, z którym się borykamy. Więc ostrenie dotknięcie to są najczęstsze stany nagłe, z jakimi mamy do czynienia w chirurgii naczyniowej. Jest to niestety zabieg, którym praktycznie każdy chirurg naczyniowy albo osoba zajmująca się medycyną naczyniową wcześniej czy później będzie miała do czynienia. Niestety są to stany, jak to wszystkie stany nagłe, trochę zaskakujące. Najczęściej zaskakują nas wtedy, kiedy byśmy sobie tego najmniej życzyli. Nie wiadomo dlaczego, ale zawsze ci pacjenci przyjeżdżają w połowie, kiedy się najmniej nam to odpowiada. No i niestety ewidentnie kwestia ostrych niedotknięć jest związana z czasem. Absolutnie tutaj restrykcja jest taka, że jeśli szybko nie zareagujemy, no to powikłania są coraz potężniejsze i tutaj ewidentna korelacja między czasem naszej reakcji a ryzykiem utraty kończyn. Jak widzimy, jeśli czas trwa dłużej niż 24 godziny do interwencji, to ryzyko utraty kończyny jest aż 20%. To jest niestety wynikłe z samej biologii, z fizjologii, czy właściwie z patologii, że po prostu niestety nasze tkanki nie są zbyt wytrzymałe na niedotknięcie, przy czym tkanka mięśniowa najbardziej wrażliwa i nerwowa to jest kilka godzin niedotknięcia, kiedy zaczynają się pojawiać nieodwracalne zmiany. Co to jest ta embolektomia? Przeważnie pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas do oddziału, właśnie mówią, że lekarz mi powiedział, że to taki mały zabieg, żeby się nie mieli czego bać, że to właściwie w miejscowym, to tak jak nacięcie ropnia, bezproblemowo zupełnie. A niestety tak różowo to nie wygląda, bo jak się okazuje, jak się robi badania, to śmiertelność okołooperacyjna w ostrych niedotknięciach sięga 34%. Czyli de facto jest to poza pękniętym tętniakiem aorty brzusznej najbardziej niebezpieczny zabieg, najbardziej ryzykowny, na jaki nasi pacjenci mogą być narażeni. Nie wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza lekarze, którzy się tym bezpośrednio nie zajmują. W związku z tym, tutaj taki na przykład nasz lokalny problem, nie zawsze udaje nam się ściągnąć anestezjologa do zabiegu, bo anestezjolodzy też czasami myślą, że jest to zabieg mały, miejscowy, po co chirurgowi, jak to jest przecież malutkie nacięcie tętnic przy przejściu, to oczywiście. No niestety w zaleceniach jednak się mówi, że jest to na tyle obciążający zabieg, że obecność anestezjologa na sali powinna być wręcz obowiązkowa. Czym jeszcze się wyróżnia zabieg embolektomii? Nie da się ukryć, że właściwie tutaj jesteśmy zostawieni sami ze sobą. Pośród wspaniałej diagnostyki, wspaniałych rekonstrukcji trójwymiarowych, coraz nowszych metod leczniczych, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o krytyczne, ostre niedotknięcie, pozostajemy właściwie na poziomie badania fizykalnego, ewentualnie wspomaganego jakimiś najprostszymi metodami, bo po prostu nie ma czasu. W związku z tym jest to zabieg, mimo że prosty, wydaje się, mimo że kwalifikacja prosta, to jesteśmy narażeni na największe ryzyko powikłań śródoperacyjnych, ponieważ jesteśmy najmniej do takiego zabiegu przygotowani. Jak widzimy w algorytmie TASK-u, tutaj właściwie między rozpoznaniem a rewaskularyzacją nie ma nic. Wywiad, Doppler, operacja. Jakie są proporcje? Tak tutaj, jeśli chodzi o właśnie dane zasięgnięte z TASK-u, według nich tylko 10% to są kończyny zagrożone. Reszta to są albo kończyny już zmienione nieodwracalnie, albo kończyny, które mogą spokojnie poczekać na diagnostykę. No w naszej obserwacji na oddziale jednak ta proporcja jest odwrotna. Mam wrażenie, że raczej blisko 50% to są kończyny zagrożone, jeśli nie będzie natychmiastowej interwencji. Ewentualnie parę procent może rzeczywiście poczekać. Jeśli chodzi o etiologię ostrych niedotknięć, no to to jest mniej więcej niezmienne w piśmiennictwie. Zatorowość stanowi mniej więcej 1/3. Większość stanowią zakrzepice pierwotne albo zakrzepice wtórne. W tym momencie zakrzepice przęseł, ale również coraz częściej pojawiające się zakrzepice w zakresie stentów, których spotykamy coraz więcej. Więc jeśli chodzi o zator tętniczy, jest to praktycznie jedyne schorzenie z zakresu chirurgii, kiedy operacja nie jest poprzedzona praktycznie żadną diagnostyką obrazową. Bardzo często zabieg wykonujemy w pojedynkę, bardzo często w nocy, bardzo często pod koniec dyżuru. Często trafia to na najmłodszych asystentów. Co więcej, czasami jest to zabieg, którego wykonania podejmują się oddziały chirurgii ogólnej. Niestety bez przygotowania i bez możliwości zrobienia czegokolwiek w momencie, kiedy się okaże, że to jednak nie była prosta zatorowość tętnicza. W związku z tym ilość niespodzianek, jaka może nas spotkać w czasie tego zabiegu, jest bardzo duża. Jeśli chodzi o te kwestie badania fizykalnego, jakimi możemy się wspomagać, to ważne jest to, że jeśli chodzi o te zalecenia do ostrej
interwencji to przede wszystkim są zmiany właśnie neurologiczne i mięśniowe, w związku z tym, że to są tkanki najbardziej narażone na uszkodzenie. W związku z tym upośledzenie ruchu i upośledzenie czucia powinno absolutnie nas skłonić do szybkiej interwencji. Również tkliwość palpacyjna i spadnienie mięśni łydki również świadczy prawdopodobnie i o zawale tego mięśnia i też jest złym czynnikiem prognostycznym, powinno skłonić nas do szybkiego działania. Żeby sobie pomóc troszkę w próbie oceny czasu, to bardzo często jest trudno ustalić dokładny czas. Zawsze lekarz, który przysyła pacjenta do nas z innego ośrodka, mówi, że to się wydarzyło przed 5 minutami. Czasami to niestety nie koresponduje z obrazem klinicznym kończyny. Początkowy obraz wynika z skurczu naczyń i na początku kończyna jest woskowo-blada. W momencie, kiedy stan ten utrzymuje się nieco dłużej, dochodzi do wypełnienia, do wtórnego otwarcia mikrokrążenia, do wypełnienia niedokrwioną, właśnie z odtlenowaną krwią i stąd taki marmurkowaty desen. Dopóki on ustępuje przy nacisku, to jeszcze nasze szczęście. W momencie, kiedy de facto jest to nieodwracalne, to właściwie kończyna niestety ma duże szanse na to, że nikt tego nie przeżyje, mimo rewaskularyzacji. Czym jeszcze możemy się wspomagać? No bardzo ważne i też nie każdy o tym pamięta, jednak tutaj w wyborze i szybkości zabiegu zgodnie z TASK powinniśmy się opierać na badaniu właśnie ślepym Dopplerem. Jest to dostępne, szybkie i pozwala właśnie na zlokalizowanie pacjentów z dużym ryzykiem. Jeśli tutaj nie mamy przepływu tętniczego, tylko przepływ żylny, albo w ogóle nie ma żadnego przepływu, absolutnie trzeba myśleć o natychmiastowej rewaskularyzacji. Jedyne, co właściwie wiemy, to to, że należy zadziałać przeciwzakrzepowo. Czy ktoś, kto takiego pacjenta ogląda, czy podanie heparyny z wyjątkiem bardzo silnych przeciwwskazań jest absolutnie obligatoryjne. Dlaczego? Chcemy uniknąć nasilenia zmian zakrzepowych, czyli narastania zakrzepu powyżej zatoru, dookoła zatoru i niestety tego, co najgorsze, poniżej zatoru, co prowadzi do zamknięcia naczyń obwodowych, z którymi sobie już normalnie chirurgicznie nie poradzimy. Jeśli chodzi o dostępy, to właściwie można taką zasadę przyjąć, przynajmniej u nas je przyjmuje. Jeśli jest tętno niebadane na tętnicy podkolanowej, czyli podejrzewamy zator gdziekolwiek powyżej tętnicy podkolanowej, to zaleca się dostęp przez tętnicę udową. Dzięki takiemu dostępowi mamy dostęp do tętnicy biodrowej, udowej wspólnej, udowej powierzchownej, udowej głębokiej, no i w jakim zakresie do tętnic na obwodzie. Natomiast jeśli mamy dobre tętno pod kolanem, a mamy cechy ostrego niedokrwienia, warto się zastanowić nad dostępem spod kolana, ponieważ to pozwala nam na dotarcie do sekwencyjnie wszystkich naczyń pod udzie. Pewną alternatywą, której jeszcze niestety nie skorzystaliśmy, jest cewnik Fogartiego, który można zastosować pod kontrolą skopi over the wire. Zatory zlokalizowane bardzo dystalnie, szczególnie w punkcie piszczelowej tylnej, można jeszcze próbować usunąć z dostępu za kostką przysiodkową. Natomiast ten dostęp stosowaliśmy kilkakrotnie, to zazwyczaj wiedząc a priori, że ten zakrzep jest właśnie tam zlokalizowany. Niestety, jak się ocenia post factum, skuteczność zabiegu embolektomii nie wspomagany żadnymi innymi metodami, to 30% rezydualnych zakrzepów. W związku z tym są coraz silniejsze sugestie, żeby po każdym zabiegu embolektomii jednak wykonać tak zwaną completion angiography i zobaczyć, co tam zostało. To jest również jedna z rekomendacji TASK-u. Jeśli nie jesteśmy pewni, nie wiem na jakiej podstawie powinniśmy wiedzieć, że nie jesteśmy pewni, ale TASK trochę enigmatycznie to jeszcze jako zalecenie się konfiguruje. W każdym razie na pewno warto o tym pomyśleć, jeśli są takie możliwości. I właśnie przykład takiego pacjenta związanego z szeregiem naszych wątpliwości, mianowicie 70-letni pacjent z kilkudniowymi objawami, ruchy zachowane, ale czucie już osłabione. Wcześniejsza historia, stan po wszczepieniu protezy udowo-podkolanowej, stan po trombektomii lewej tętnicy udowej i stan po embolektomii prawej tętnicy podkolanowej. Czyli mamy wszystko. Jeśli chodzi o choroby współistniejące, to tak jak większość pacjentów, jakich tutaj przedstawiamy, to się ledwo nas znajdzie mieści. Więc mamy tutaj wszystko, jeśli chodzi o schorzenia sercowo-naczyniowe, małopłytkowość, jeszcze również zaburzenia rytmu. Czyli zasadniczo dalej nie wiemy, czy to zator, czy zakrzep. Jeśli chodzi o przebyte choroby, też tutaj jest bogato, zatorowość w wywiadzie, jest również tam po udarze, czyli dalej nie wiemy, w którą stronę się kierować. A no, kończyna jest w stronie do krwi. Rozpoczęliśmy leczenie operacyjne, wykonaliśmy trombektomię albo embolektomię tętnicy udowej głębokiej i powierzchownej z typowego dojścia w achilinie. Ale akurat tak się złożyło, że mieliśmy możliwość wykonania arteriografii. No i to jest właśnie obraz, jaki uzyskaliśmy w tętnicy biodrowej. Mocno poprzewężana tętnica, 90%
sprzężenie na tętnicy biodrowej zewnętrznej. Przystąpiliśmy do zabiegu angioplastyki, w ten sposób zabieg hybrydowy, czyli założyliśmy dwa stęty do tętnicy biodrowej. W finalnej arteriografii jest poprawa napływu, zresztą była duża poprawa tego tętna. Pacjent wyszedł ze szpitala z kończyną mimo 4-dniowego ostrego niedotrwienia. Teraz pytanie, czy ten pacjent, mając tak silną zwężkę w tętnicy biodrowej, mógł mieć zator? Czy ten zator by się przedostał przed biodrówkę? Pewnie nie. W związku z tym była to prawdopodobnie wtórna zatorowość z materiału zakrzepowego na zwężce, o której byśmy nie wiedzieli, gdybyśmy nie wykonali arteriografii. I zostawiliśmy pacjenta w podobnym stanie, z jakim do nas przyjechał, prawdopodobnie z dużym ryzykiem nawrotu zatorowości. Dodatkowa diagnostyka, jaką się zaleca właśnie, żeby wiedzieć, skąd ten materiał się bierze. Właściwie optymalna metoda to jest przez przewlekowe. Torakalium słabo widać. Jeśli są takie enigmatyczne zaburzenia rytmu, właściwie pacjent powinien mieć badanie holterowskie wykonane. Ale dodatnie wyniki żadnego z tych badań, ujemne wyniki, nie zwalniają nas od obowiązku włączenia leczenia przeciwzakrzepowego. Spastiotomia, no tu jest, właściwie nie ma dobrej zasady. Jest taka, w której się troszkę stosujemy, mimo że to proste, ale jeśli w ogóle myśli, że fascjotomii, to warto ją zrobić. No i właściwie mieliśmy ostatnio całkiem taką pacjentkę. Po zmigotaniu przedsionków, po dwukrotnym już udarze centralnego systemu nerwowego, na tyle silnie, że pacjentka zupełnie bez kontaktu, była hospitalizowana w jednym z oddziałów z powodu kompresyjnego złamania. 4 dni tam była hospitalizowana, no i w 4. dniu została do nas skierowana z powodu ostrego niedotwienia. Nie da się ukryć, że tam lekarze nam tłumaczyli, że to się stało przed godziną. Kończyna była absolutnie sinofioletowa, właściwie zmiany wyglądały na dokonane. Więc tutaj ukłon w stronę szefa, który zadecydował, żeby jednak robić zabieg, mimo że ta kończyna wyglądała źle. To się okazało, że kończyna się wydało zrewaskularyzować, mimo że wyglądała absolutnie na zmiany dokonane. Także pulmonektomia, ogromna ilość materiału, to było pół miednicy zakrzepów, natychmiastowa fascjotomia i po okresie oczyszczenia ran zeszycie rany fascjotomii. Rany się zagoiły, pacjentka wyszła z kończyną, natomiast nie da się ukryć, że pobyt trwał 30 dni. W czasie modnych rozmów na temat kosztów okazuje się, że pulmonektomia też wcale nie jest takim zabiegiem tanim w wielu przypadkach. Jeśli chodzi o leczenie przeciwzakrzepowe, ewidentnie tutaj wykazano, że bez leczenia wtórnego przeciwzakrzepowego ryzyko sięga 6% rocznie powikłań zakrzepowo-zatorowych i nawroty zatorów są mniej więcej 3 razy rzadsze u pacjentów prawidłowo leczonych przeciwzakrzepowo. No standardem w dalszym ciągu są analogi, antyanalogi witaminy K. Natomiast jeśli chodzi o leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z zakrzepicą, tutaj badania są bardziej podzielone. No, przy obwodowych zakrzepicach okazało się, w zakrzepicach krzęseł zwłaszcza, że stosowanie aspiryny daje podobne rezultaty jak leczenie przeciwzakrzepowe przy znacznie mniejszym ryzyku powikłań. Natomiast okazało się również, że krzęsła żylne są dużo bardziej wrażliwe na działanie leków przeciwzakrzepowych. W związku z tym warto rozważyć właśnie po żyle leki przeciwzakrzepowe, a po wszczepieniu protezy aspiryny. Natomiast też wcale to nie rozwiązuje naszych problemów. Tu bym chciał zaprezentować naszą trzecią pacjentkę, która zresztą w tym momencie leży na oddziale. Pacjentka z ogromnie otyła, z cukrzycą od wielu lat, z przewlekłą niewydolnością żylną, ze zmianami żylnymi, utrwalone migotanie przedsionków od 30 lat. Wszystkie możliwe wady zastawkowe, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, przewlekły stan zapalny, nietrzymanie moczu. I tutaj krótka historia. 2009 zator w prawej nodze, 2011 zator w prawej nodze. 2 miesiące później miałem przyjemność próbować to zreoperować. Kolejny zator w prawej nodze. Jak ta pachwina wygląda, jak przez tą bliznę się przechodzi, to myślę, że nie muszę tutaj obrazowo opisywać. Tydzień później, 2 tygodnie później wróciła z zaklinatorem w lewej kończynie dolnej. Znowu po kolejnych krótkim czasie kolejny zator w lewej kończynie dolnej, a teraz pacjentka wróciła z powodu masywnego stanu zapalnego właściwie całej okolicy nadłonowej pachwiny, właściwie całego krocza, leczymy ją antybiotykami z rozpartą raną i nie wiadomo jak się to skończy. Czyli niestety mimo prawidłowego oczywiście prowadzenia leczenia przeciwzakrzepowego, czy to heparynami, czy to dawce terapeutycznej, cały czas pacjentka zatoruje. No i tu jest pewna nadzieja w nowych technikach, o których jeszcze właściwie wiele nie wiadomo,
ale analogicznie do filtrów wstawianych do wyna kawa wymyślono, że można zabezpieczyć najbardziej zatorujące miejsce w sercu, czyli uszko, i coraz więcej nowoczesnych device'ów, które pozwalają na wyłączenie uszka z krążenia, czy to przez naczyniową technikę, czy transtorakalną, poprzez założenie kępki od strony klatki piersiowej. Tu jeden z przykładów takiego rodzaju urządzeń w postaci takiej ładnej meduzowatego parasola. Czy wszystko się kończy w momencie usunięcia zakrzepu? Wydaje się, że tak. W większości mówimy pacjentom, że jak się uda, to właściwie będą mogli o zabiegu zapomnieć. Ale niestety zostają czasami rezydualne zmiany w zakresie układu nerwowego, tak zwana kauzalgia. Niestety są to bóle neuropatyczne, z którymi my chirurdzy przynajmniej sobie za dobrze nie radzimy. Stąd sugestia, żeby takich pacjentów jednak kierował do poradni leczenia bólu. No a czasami jedyną metodą, żeby takim pacjentom pomóc, jest zabieg sympatektomii nerwowej albo farmakologicznej. Na co jeszcze możemy naprawić na śródoperacyjnie, co się niestety zdarza parę razy do roku? Tętniak tętnicy podkolanowej, czyli zmora chirurga naczyniowego na dyżurze. Mechanizm zamknięcia dwojaki, albo wykrzepia sam tętniak, albo szczepliny z tętniaka przesuwają się na obwód powoli i w końcu zamykają obwód także po prostu góra wykrzepia. Niestety skuteczność samego zabiegu operacyjnego, zwłaszcza prostej embolektomii, jest tutaj żadna. Podkreśla się coraz bardziej rolę trombolizy przed albo nawet śródoperacyjnie, żeby uruchomić obwód i dopiero wtedy myśleć o jakimś zaopatrzeniu tętniaka, ale musimy wiedzieć o tętniaku. Wyniki leczenia ostrego niedotkwienia z powodu tętniaka tętnicy podkolanowej są najgorsze. No, do 40% amputacji, niestety, mimo całego postępu medycyny. Najgorsze jest to, że o tym tętniaku nie wiemy. Nawet śródoperacyjna arteriografia nam nie zawsze pomoże, a może wręcz przeważnie nie pomoże. Właściwie wypadałoby robić USG, ale nie robimy rutynowo USG u każdego pacjenta w ostrym niedotkwieniu. Troszkę może nam pomóc fakt, że bardzo często tętniaki występują symetrycznie i szerokie tętno w drugiej tętnicy podkolanowej może nas troszkę wspomóc. Niemniej jednak pozostaje to dla mnie problem. W momencie, kiedy w czasie zabiegu usuwamy duże ilości zakrzepów, a nie widzimy poprawy po zabiegu, albo poprawa jest chwilowa i się kończy, bardzo często trzeba właśnie rozważyć kwestię tętniakowatości. Zakrzepica tętnic to jest też następny problem, jak odróżnić zakrzepicę mimo takich pewnych przesłanek klinicznych, o których wszyscy wiemy. Podobne czynniki ryzyka, często u tych pacjentów współistnieje zatorowość i miażdżyca, czyli zator do miażdżycy. Możemy myśleć w ten sposób, jeśli kończyna rzeczywiście wytrzymała kilka dni przy ostrym niedotkwieniu, a często tacy pacjenci przyjeżdżają, najprawdopodobniej było na tyle dobre krążenie oboczne, że to raczej jest zakrzepica. Z drugiej strony, jeśli mamy taką sytuację, to raczej powinniśmy myśleć o posiadaniu arteriografii, bo przy samej zakrzepicy bardzo często zabieg embolektomii, znaczy trąb embolektomii może być po prostu albo niewykonalny, albo nieskuteczny. Skąd się bierze zakrzepica? Tu warto zwrócić uwagę na to, że rzadko jest to zakrzepica samoistna. Najczęściej to świadczy o jakimś tam innym stanie u pacjenta, czyli pogorszeniu wydolności krążenia, zwolnienia przepływu, spadek rzutu serca. Często pierwszy objaw tego zawału to jest właśnie zakrzepica tętnicza, choroba nowotworowa, gorączki i infekcje wszelakiego typu, nawet niewinne infekcje wirusowe często prowadzą do zakrzepicy. W naszym przynajmniej regionie, nie wiem jak gdzie indziej, jedna z takich bardziej rutynowych przyczyn to jest niestety nadużycie alkoholu i wtórne odwodnienie i też mechaniczne przyczyny, z którymi się stykamy. Przy częście nadmłonowym silnie założony pasek, a dwóch pacjentów w tym roku miałem po częście nadmłonowym, częście podkolanowym, którzy bardzo pilnie potrzebowali naprawić samochód i kłócali pod tym samochodem przez kilka minut. Dlatego fibrinoliza jest dobra w zakrzepicy, że bardzo często mamy nie do końca zamknięte naczynie, a jakiś dodatkowy czynnik spowodował jego zamknięcie, wykrzepienie. Jeśli ten zakrzep usuniemy, to przywracamy praktycznie skuteczność przepływu krwi, ewentualnie możliwość wtórnej poprawy. Więc przy zatorze raczej mamy za mało czasu na uratowanie kończyny, żeby myśleć o trombolizie. Natomiast odporność starej skrzepiny z serca na działanie leków trombolitycznych jest nikła. Jeśli jest mniej gwałtowny przebieg, czyli mamy zakrzepicę, mamy czas na fibrinolizę i zyskujemy jedno. Reperfuzja w fibrinolizie jest bardzo wolna i dużo mniejsze ryzyko powikłań reperfuzyjnych. Także proponuję, żeby rozważyć fibrinolizę tym bardziej i bardziej po podejrzewanej zakrzepicy. Jeśli chodzi o wyniki badań, wcale w dalszym ciągu nie wiadomo, tutaj na dr Wider w następnym wykładzie nam powie większe szczegóły, ale takie podsumowanie z ostatniego raportu Cochrane, że właściwie liczba powikłań i skuteczności
znaczy liczba skuteczności w przeciągu jednego roku jest podobna, natomiast nieco większe ryzyko przy pilnowizie, jeśli chodzi o powikłania fotocznego ruda. I zasadniczo najlepiej mieć obie metody na podorędziu i wspólnie po prostu dobierać metody w zależności od stanu ogólnego pacjenta. Inne przyczyny zatorowości to bardzo często, no najczęściej są to zmiany związane z migreną przedsionków, ale de facto również zdarzają się zmiany po zawałach, czyli strefy dyskinezy, tętniaki, komory. Czasami jest to jedyny właśnie objaw przebytego zawału serca, zmiany zastawkowe. Zator paradoksalny, który też nie zawsze był podejrzewany. Myślę, że ostatnie badania kardiologiczne zwiększyły nasze podejrzenia co do przetrwałego otworu owalnego, także być może ten ilość tych zawałów paradoksalnych jest większa. Tętniaki też embolizują, tętniak aorty brzusznej, tętniak tętnicy podkolanowej, zwłaszcza tutaj ze względu na ruch i zgięcie i wyciskanie z krzepki z tętniaka. To jest najbardziej podatne na ucisk tętnicy, na której tętniaki się powstają. I wreszcie defragmentacja blaszki zaorty. Jeszcze jedno zjawisko, o którym też często zapominamy, to wazospazm. Ze względu na to, że przeważnie operujemy chore tętnice, które absolutnie nie mogą się ani skurczyć, ani rozkurczyć, a tutaj w przypadku zatoru akurat mamy do czynienia przeważnie z rewaskularyzacją. Zaburza nam to rewaskularyzację, jest widoczne na angiogramach i może często spowodować pomyłkę. To jest zresztą właśnie ta przyczyna zblednięcia kończyny po ostrym zatorze. Jak to wygląda arteriograficznie? No widzimy duże przewężenie, na przykład tutaj na pierwszym slajdzie z tyłu od zatoru, który zlokalizował się wystawnie w tętnicy udowej powierzchownej. Natomiast na drugim slajdzie nie widać, właściwie nie powinno być widać unaczynienia na podudziu właśnie z powodu dużego wazospazmu. Jeśli w takiej sytuacji będziemy myśleć, że to są wykrzepione naczynie, możemy niepotrzebnie podjąć próbę na przykład założenia przęsła. Także warto o tym wazospazmie pamiętać. I też jest sugestia autorów pewnych prac, żeby pomyśleć o podaniu leków rozkurczających naczynia bezpośrednio na obwód, na przykład na paweryny. Wyniki leczenia w podsumowaniu, współczesność, znaczy śmiertelność niestety w dalszym ciągu bardzo wysoka, natomiast de facto nie wiemy skąd ta śmiertelność, czy to jest wynik samego zabiegu, czy wynik pierwotnej choroby, bo to są bardzo chorzy pacjenci tak naprawdę. Najczęstsze powikłanie to krwotok, duża amputacja u 25% pacjentów, fasciotomia prawie też u 1/4, wtórna do rewaskularyzacji, niewydolność nerek u co 5 pacjenta i de facto nie badamy jaka jest funkcja kończyny po wykonaniu zabiegu. Dziękuję bardzo. A jeszcze. To właśnie będzie. Tak. Także to jest typowa embolektomia, tak jak to przeprowadzamy, także liczę na dyskusję, czy tutaj w Państwa ośrodkach się to odbywa inaczej. Także tutaj pokrótce wszystkie etapy zabiegu przedstawiłem. Próba wypreparowania tętnicy udowej powierzchownej. Zawsze preparujemy tętnicę głęboką. Uważamy, że jest to naczynie, które absolutnie nie należy sprawdzić. Zresztą zaraz będzie dowód dlaczego. Wypreparowane wszystkie tętnice w pachwinie. Na tętnicę za chwilkę zostaną założone kleby, także myślę, że to nic nietypowego. Nacięcie typowe na tętnicy udowej wspólnej. Nacięcie podłużne, mimo że w wielu ośrodkach proponowane jest nacięcie poprzeczne przy embolektomii, jednak preferujemy nacięcie podłużne, jeśli jest odpowiednio duże naczynie, czyli w pachwinie prawie zawsze. Pod kolanem to już bardziej dyskusyjna sprawa. Także jak widzimy, bez dużych zmian miażdżycowych, czysta tętnica. Nasze ulubione urządzenie drążkowe. Udało się bardzo ładnie wprowadzić cewnik daleko do samego obwodu, czyli raczej nadzieja, że to nie będzie zator do miażdżycy. No i teraz próbujemy zobaczyć, co z tego wyniknie. Na razie nic nie widać, ale zaraz niebawem znajdziemy przyczynę. To jest ten moment oczekiwania właśnie, czy nasza diagnoza się potwierdziła, zawsze pewnym dreszczykiem emocji, ale tutaj absolutnie bez cienia wątpliwości, coś się udało wyciągnąć. Zawsze jest dyskusja, czy to był zator, czy wtórny zakrzep, czy stary zator. Niestety my sobie tak po kolorach i konsystencji oceniamy. Nie przecież przeprowadzał badanie samego materiału. Zawsze, u nas jest taka zasada, że jeśli coś się wyciągnęło za poprzednim przeciągnięciem, zawsze trzeba jeszcze raz spróbować. Nie wiem, czy to jest zasada naukowo opisana, ale na pewno skuteczna. Zawsze pękamy tętnicę,
drugą ilością soli fizjologicznej poprzez cewnik. Zazwyczaj podajemy heparinę bez względu na to, czy była wcześniej podana. No i teraz próba tego, co ważne, czyli wyciągnięcia resztek z tarczycy głębokiej, co jest niestety niemożliwe w przypadku, gdyby to był dostęp z na przykład stętnicy podkolanowej albo budowej powierzchownej nad kolanem. Również znaleziony materiał w tętnicy głębokiej, który zasadniczo utrudniłby tutaj napływ krwi do pęcieni. Także ta tętnica głęboka jest zawsze bardzo sprawna. Teraz to co chirurdzy i asystenci najbardziej, sprawdzenie napływów. Akurat w tej sytuacji było całkiem nieźle. No i właściwie po zabiegu. Także tętnicę trzeba ciągu. No i mamy nadzieję, że tego akurat pacjentka, że już będzie miała nas spokój.